Cześć, witam Was w nowym filmiku. Jeżeli znacie takie uczucie, kiedy śpieszycie się i nie macie czasu wykonać sobie mocniejszego makijażu, a czujecie, że po prostu musicie nałożyć sobie chociaż odrobinę makijażu, aby poczuć się lepiej, to ten filmik jest dla Was. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki bardzo szybki make-up, no make-up z wykorzystaniem kosmetyków Lux, które już znacie. Są to takie kultowe kosmetyki, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać make-up, no make-up dla blondynki, to zapraszam do oglądania dalej. Mój szybki makijaż rozpoczynam od nałożenia na twarz podkładu. Jest to delikatny podkład serii Lux w odcieniu Natural Glamour. Jak widzicie, podkład bardzo ładnie wyrównał koloryt skóry, zakrył niedoskonałości. I teraz korektor rozświetlający serii Lux nakładam pod oczy i na wybrane partie twarzy. Teraz szybkie przypudrowanie, puder prasowany z serii Lux od cieniu Fair Silk. Muśnięcie prasowanym bronzerem Warm Glow. Aby naszej twarzy dodać świeżości, sięgam po prasowany róż Couture Rose i nakładam na szczyty kości policzkowych. Następnie na powieki nakładam bazę pod cienie. I sięgam po paletkę Cocoa Couture. Ten najjaśniejszy cień nakładam na całą ruchomą powiekę. Z tej samej paletki, tym brązowym, matowym cieniem podkreślam bardzo delikatnie brwi. Rysuję je tylko tam, gdzie ich nie mam. Staram się dorysowywać takie malutkie włoski i przyciemniać te partie. I tym samym pędzelkiem i tym samym cieniem podkreślam delikatnie linię rzęs. Chcę, aby wydawała się ona taka bardziej zagęszczona, więc tylko dotykam pędzelkiem przy samej linii rzęs w ten sposób. Dzięki temu powytuszowaniu będzie się wydawać tak, jakby tych rzęs było więcej. A dalej będzie to wyglądać bardzo naturalnie, jak taki cień rzucany przez te rzęsy. I sięgam po tusz pogrubiający i wydłużający Caviar Brown. Jest to taki bardzo naturalny odcień brązu. Bardzo delikatnie tuszuję rzęsy. Staram się, aby nie były posklejane, były po prostu podkreślone. I usta. Usta również naturalne, jedynie chcę, aby wyglądały na bardzo nawilżone, dlatego sięgam po pomadkę z serii Lux w odcieniu Natural Tint. Jest to bardzo taka cielista pomadka, ale nie zostawiająca koloru, tylko po prostu mocno je nawilża, mocno nawilża usta. I gotowe! I to wszystko. Jak widzicie, ten makijaż jest naprawdę błyskawiczny w wykonaniu, jest naprawdę szybki, nieskomplikowany, podstawowy, każdy sobie z nim poradzi. W dodatku użyłam kosmetyków serii Lux, które znacie, takie kultowe kosmetyki, więc mam nadzieję, że większość z Was ma te kosmetyki w swojej kosmetyczce i dzięki temu
szybciej wykonacie taki makijaż i już wiecie, jak go wykonać. Mam nadzieję, że ten filmik był przede wszystkim pomocny dla Was. Jeżeli tak, kciuki w górę i zapraszam Was jeszcze na nasz kanał. Tam znajdziecie więcej filmików tego typu, jak i innych, więc jeszcze raz zapraszam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.